pierwsze pytanie, skąd u ciebie taka podejście do prawa do informacji? Dlaczego wybrałeś tych nawet w pierwszych swoich naukowych działaniach właśnie tak zwany w Polsce, i potem też będziemy mówili, dostęp do informacji publicznej? Pierwszy mój wybór, i tu mogę rozczarować słuchaczy, był do bólu pragmatyczny, ponieważ to był początek mojej kariery i na studiach doktorskich musiałem zająć się czymś, czym nie zajmowano się do tej pory, a w dodatku czymś, czym nikt inny nie chciał się zajmować. I moja przygoda z prawem do informacji zaczęła się od takiego bardzo raczkującego sposobu informowania społeczeństwa, jakim był, my to nazywamy w takim górnolotnym żargonie prawniczym, bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej. A najprościej rzecz ujmując, chodziło o to, ile państwo chce udostępnić o sobie przez popularne biuletyny informacji publicznej. I powiedziałbym szczerze, że to był początkowo taki uboczny wątek moich badań. Pierwsza koncepcja mojej rozprawy doktorskiej dotyczyła rzeczy równie ważnych, czyli tego, co człowiek powinien dostać od państwa, żeby się samorealizować. Chodziło o prawa socjalne. Zajmowałem się pierwotnie kwestią zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jednostki w świetle Konstytucji RP. A to było, powiedziałbym, taki pewien naukowo-hobbystyczny wątek, który w perspektywie czasu stał się czymś dominujących w obszarze moich badań. Więc spojrzałem do artykułu 61 i zorientowałem się, że mamy, są takie dwie ważne bardzo kwestie, na które wydaje mi się, że nikt nie zwracał uwagi, podróżując utartymi schematami. Mianowicie wszyscy spoglądali na artykuł 61 w izolacji. Wbrew pozorom, szczątkowe w literaturze komentarzowej były takie wypowiedzi, które widziały 61 w relacji środka do celu. Dzisiaj, kiedy spoglądamy na orzecznictwo sądowo-administracyjne, to powtarza się, przy całym szacunku dla nieżyjącego już pana profesora Wojciecha Sokolewicza, że artykuł 61 to jest prawo pozytywne i tutaj przypomina się ciągle jak mantrę, powtarza się tą myśl, z którą ja się nie zgadzam, że ustawodawca ma swobodę kształtowania czy przesądzania o tym, czym to prawo do informacji jest. I ja widzę ten problem zupełnie inaczej. Mianowicie ja uważam, że 61 jest po prostu prawem doświadczeń pozytywnym, ustawionym w relacji środek do celu, gdzie celem jest wolność jednostki. A nasz system ochrony praw człowieka jest oparty na takim milczącym założeniu, że wolność, ta wolność powtarzana czy odmieniana w różnych kontekstach, na strajku kobiet, podczas Marszu Tysiąca Tuk, w protestach sędziowskich, uczniowskich, studenckich, ta wolność jest ontologicznie wyższa. Twórcy naszej Konstytucji mimo wszystko widzieli wolność jako taką podstawową kategorię wypływającą z godności ludzkiej. Ja patrzę na to w ten sposób, że 61, ten nasz kultowy artykuł 61 Konstytucji, o którym my niesłusznie mówimy, moim zdaniem, że to jest prawo do informacji publicznej, choć zresztą takiego słowa nie ma, i wy dobrze wiecie, że ja bardzo nie lubię tego sformułowania ustawowego informacja o sprawie publicznej, ale może o tym za chwilę i w innym kontekście. Ale ja patrzę na 61 jako instrument. No, pokolenie naszych rodziców żyło w systemie, w którym mieli mnóstwo praw i swobód i obowiązków jako obywatele PRL, ale to, co podkreśla się studentom prawa na wszystkich wydziałach, że w tamtym systemie konstytucyjnym, w tej Polsce komunistycznej, socrealistycznej, nie było właściwych środków ochrony. I w ten sposób ten system był fikcją. Kiedy ktoś czytał to na papierze, mówił, wow, to być może najszczęśliwsze państwo na świecie, a ta rzeczywistość była szara i momentami wręcz bardzo okrutna. I podobało mi się to, że twórcy Konstytucji wyciągnęli pewne wnioski z tamtej epoki.
obdarzyli nas, powiedziałbym, tym potwierdzeniem, że z godności naszej wypływa ta nasza naturalna, wrodzona skłonność do uzyskiwania informacji, dzielenia się z innymi ludźmi, ale świetnie rozpoznali w 1997 roku tą taką polską wadę, z której musimy się wyleczyć, że nie chcemy odpowiedzialnie też do końca sprawować powierzonej władzy. Chcemy być może gospodarować majątkiem, imieniem publicznym, ale niekoniecznie być z tego rozliczani. I w związku z tym pojawił się właśnie ten instrument w postaci 61, czyli coś, co ja widzę jako prawo pozytywne, broniące wolności uzyskiwania i rozpowszechniania informacji. Natomiast to, co uważam za błąd, to redukowanie tej 61 tylko i wyłącznie do upoważnienia ustawodawcy, który może sobie to prawo do informacji swobodnie opisać. Tak, właśnie, właśnie. Bo, no, staramy się przekonywać przed skutkami to rzeczywiście to upoważnienie z artykułu 61 ustęp 4 Konstytucji w kontekście ustawy o dostępie do informacji publicznej no, pozwala ustawodawcy tylko regulować te tak zwane tryby, bym powiedział. I też postawiliśmy kilka lat temu takie stanowisko, że skierowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich sugestię, że można byłoby spróbować stwierdzić niekonstytucyjność artykułu 1 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli tego, co ty mówisz o sprawie publicznej. I ja mam takie pytanie właśnie, jak doszliśmy do tego konstytucyjnego instrumentu, o którym ty mówisz, czyli tak naprawdę tej ochrony naszego prawa do wiedzy, co się dzieje z majątkiem publicznym, do sytuacji, w której w tej chwili toczymy ten, i to użyję twoich słów, bój na przedpolu o informację publiczną. Jak to się stało, że ochrona konstytucyjna nie działa tego naszego prawa do informacji w sytuacji, w której tysiące orzeczeń w Polsce dotyczą tego, co jest tak zwaną informacją publiczną i co jest tą sprawą publiczną? I może ze świadomością, że ta rozmowa nie toczy się dla nas i dla naszej przyjemności, ale toczy się dla widzów, dla tych dzielnych ludzi, którzy wchodzą dzisiaj na tą stronę, na ten kanał i toczą jakąś swoją walkę o odpowiedzialną gminę, powiat, województwo, o lepsze warunki urzędowania, o bardziej transparentny szpital i opiekę zdrowotną i niekoniecznie są prawnikami. Dlatego ja powiem, jak ja staram się w sposób maksymalnie uproszczony, ale bez infantylizowania, wyjaśnić problem, jaki mamy aktualnie właśnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Mianowicie zachęcam zawsze moich słuchaczy i studentów do tego, żeby wyobrazili sobie sytuację, o której zresztą mamy mowę w Konstytucji, o prawie do poinformowania organów władzy publicznej o przemocy wobec dziecka. To wdzięczny przykład, bo chyba nie ma na świecie normalnego człowieka, który by odmówił dzieciom i świata wolnego od przemocy, od oprawców za kratami, prawda? I dlatego, żeby te dramaty nie rozgrywały się w ciszy, mamy już na poziomie konstytucyjnym prawo do tego, aby zawiadomić o tej przemocy. Więc wyobraźmy sobie, że dzwonimy na 112, łączymy się z komisariatem policji, albo nawet idziemy na lokalny komisariat i mówimy, kurczę, w mojej kamienicy, w moim bloku za ścianą dzieją się jakieś przerażające rzeczy. Ja tam słyszę coś złego i tam mieszka, nie wiem, 14-15-letnie dziecko, panie policjancie. I wyobraźcie sobie, że od takiego policjanta słyszycie, ale to nie jest dziecko. I to przypomina, w ten sposób próbuję ilustrować problem, jaki mamy z administracją publiczną, ale także z prezesami sądów, to co istotne, do których udajemy się i mówimy, poprosimy dokument. Chcę mojego konstytucyjnego prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Nie chcę byle jakiej informacji, nie chcę twojej opowieści i narracji, baśni o tym, jak jest wspaniale i dobrze. Pokaż mi,
to, co jest w tym dokumencie papierowym albo elektronicznym. I to jest dokument, to jest znaczący jakiś układ danych, który moje oczy i mózg zrozumieją po przeczytaniu tej kartki papieru, albo moja przeglądarka, mój komputer odczyta ten plik cyfrowy, ten dokument, bym powiedział, elektroniczny. I nagle słyszymy dokładnie to samo, ale ten dokument to nie jest informacja publiczna. Więc to spostrzeżenie funkcjonowało kiedyś w takich pouczających, ale anegdotycznych opowieściach i doświadczeniach jednego przecież wręcz bym powiedział z takich ojców założycieli sieci obywatelskiej Watchdog Polskie, Zenona Michajłowskiego, który motywując, dopingując lokalnych aktywistów, ubierał tą anegdotę, czy opisywał tą chyba tą reakcję jako krzesło nie jest krzesłem. Przechodzimy do sklepu i pokazujemy palcem na wystawę i mówimy, poproszę to krzesło, a sprzedawca mówi, ale to nie jest krzesło. I, no ma to cztery nogi, siedzisko, oparcie, ale i stąd ludzie, którzy zajmują się prawem do informacji, często skracają to do tej słodko-gorzkiej anegdoty, a ja nazwałem to pewnym sporem na przedpolu, ponieważ uważam to za oburzające z punktu widzenia kanonów wykładni Konstytucji. Jeżeli artykuł 61 ust. 2 Konstytucji mówi wprost o dokumencie bez jego dookreślenia, to nie znaczy to, że absolutnie wszystkie dokumenty papierowe i elektroniczne, łącznie z zapisami ruchomym dźwięku i obrazu, miały być dostępne, bo to jest ten patologiczny lęk sądów administracyjnych, sądów powszechnych momentami, czy przede wszystkim administracji publicznej wszystkich szczebli, że nagle przyjdą ci źli barbarzyńcy, którzy rozniosą w pył tą świetnie funkcjonującą polską administrację. Natomiast ja i z tego powodu bardzo nie podoba mi się też milczenie albo pozamerytoryczny sposób polemiki z tymi moimi uwagami krytycznymi. Ponieważ ja, kiedy my apelujemy o to, żeby dać nam dostęp do tych dokumentów, to my jednocześnie jako obywatele, jako organizacje pozarządowe apelujemy do państwa o to, traktuj nas uczciwie, prowadź z nami merytoryczny spór, w oparciu o konstytucyjne reguły gry. Jeżeli ja przychodzę i domagam się informacji zawartej w dokumencie, to ty masz w takim razie wszcząć postępowanie i na podstawie ustawy, zgodnie ze standardem określonym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od czasu sprawy Kennedy przeciwko Węgrom, masz wskazać mi formalną podstawę ograniczenia. Zamiast tego administracja publiczna odpowiada nam, że to nie jest informacja o sprawie publicznej, więc apeluję w tym momencie również przede wszystkim do moich kolegów nauczycieli akademickich, aby zastanowili się nad tym, co słyszą od administracji. Bo administracja mówi, nie dam tego dokumentu, ponieważ ustawa nie znajduje do niego zastosowania. Tymczasem prawidłowa moim zdaniem reakcja w sytuacji konfliktowej jest taka. Uważam, że ustawa o dostępie do informacji znajduje zastosowanie tego dokumentu i teraz jeżeli uważam, że stanie się coś złego wskutek udostępnienia tej informacji, to muszę pokazać prawidłową przesłankę i uzasadnić ją w decyzji administracyjnej. Tego się nie robi. I to jest w ogóle kluczowe to, co teraz powiedziałeś, bo ja też, jeżeli patrzę na dyskusję osób z administracji na Facebooku, na grupach dotyczących informacji publicznej, to pierwsze pytanie właśnie dotyczy tego, czy coś jest informacją publiczną. Wpływa wniosek i czy to jest informacja, to jest dokładnie to, o czym mówisz. Ale co my mamy zrobić? Ja zadam ci pytanie, co my, co ludzie, którzy, tak jak powiedziałeś, w swoich gminach, powiatach walczą o to, użyję tego słowa, walczą o lepszą administrację, o lepszą gminę, i walą, znowu takie słowo, głową w ścianę. Zarówno w administracji, jak i w sądach. I to jest moje takie pytanie do tego, też rozmawialiśmy wcześniej, w jakim my jesteśmy w tej chwili miejscu w Polsce z jawnością, z tym tak zwanym dostępem do informacji publicznej, czyli też tego, czego my nie używamy, prawem do informacji publicznej. Co my mamy zrobić? Powiem w ten sposób.
Mamy wyjątkowo niesprzyjającą sytuację. Dlaczego? Dlatego, że ten proces, o którym my mówimy, to wyprowadzanie sporu na przedpole, udawanie, że informacja nie jest informacją, to jest proces, który rozpoczął się już w 2010 roku. W 2017 roku bardzo poruszony w takim znaczeniu negatywnym reakcją sądownictwa administracyjnego, ale między innymi niektórych przedstawicieli nauki prawa na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P25/12. Przypomnę, że to jest słynna sprawa o dostęp do ekspertyz w sprawie otwartych funduszy emerytalnych, które sporządzano na zamówienie przede wszystkim Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aby prezydent Komorowski miał tutaj pewne rozeznanie, ogląd, jak skorzystać ze swoich konstytucyjnych kompetencji. I ten wyrok, czy właściwie sposób, w jaki on był niezgodnie z literą konstytucji traktowany w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, moim zdaniem całkowicie nieuzasadnione przypisywanie mu wyroku legitymizującego tak zwaną, moim zdaniem, niekonstytucyjną konstrukcję dokumentu wewnętrznego. W reakcji na to ja zacząłem wskazywać, jak to powinno być prowadzone zgodnie z porządkiem wykładni konstytucyjnej. Więc moim zdaniem był pewien taki krytyczny moment, kiedy należało zawrócić tą złą tendencję i wskazywać na sposób wykładni konstytucji, że zgodnie z tymi kanonami już zapoczątkowanymi w 2000 roku przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K25/99, metodami trybunalskiej, podkreślam, trybunalskiej wykładni konstytucji, nie da się osiągnąć takiego rezultatu jak dokument wewnętrzny w ustawie o dostępie do informacji publicznej. To jest wykładnia ustawy niezgodna z konstytucją. I tego nie przestanę powtarzać. Mało tego, ja uważam, że jestem w stanie to w bezproblemowy sposób wykazać na gruncie naszego tego demokratycznego dorobku konstytucyjnego. Natomiast kłopot pojawił się i to widać znakomicie w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny po 2016 roku, czyli jesteśmy już w zaawansowanym kryzysie konstytucyjnym. Nie widzę możliwości skierowania dzisiaj sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, zachowując świadomość, że Sieć Obywatelska Watchdog Polska ubiegała się i sygnalizowała taką potrzebę Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ponieważ widzimy, co się stało na gruncie skargi konstytucyjnej na artykuł 3 ustęp 1 punkt 1 ustawy, czyli słynną informację przetworzoną, wymagającą szczególnie istotnego interesu publicznego, którego praktycznie żaden obywatel w Polsce nie jest w stanie wykazać. Czyli ja to uważam, że to jest takie nudum ius, prawo, które pozostaje tylko na papierze, jest czystą fikcją i z tego nie sposób skorzystać. Natomiast ten Trybunał Konstytucyjny orzekł zgodnie z oczekiwaniami administracji publicznej i to widać znakomicie, co się wydarzyło po wyroku w sprawie tej skargi konstytucyjnej, że próby ubiegania się o ochronę konstytucyjną jeszcze bardziej obniżają ten poziom prawa do informacji. Więc ja właściwie myślałem, że pewnym rozwiązaniem będzie rozpatrywanie tego już nie, jak my to mówimy górnolotnie, prawnicy konstytucjonaliści, jako problemu walidacyjnego, czyli obowiązywania czy nieobowiązywania jakiejś ustawy, bo jest zgodna albo niezgodna z konstytucją, tylko sięgnięcie po artykuł 91 ustęp 2 konstytucji, który przyznaje pierwszeństwo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a ta stała się bogatym źródłem argumentów na rzecz dostępu do informacji w Polsce. Ale tutaj też spotkała mnie bardzo przykra niespodzianka, ponieważ spotkamy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskakujące wypowiedzi, iż artykuł 10 ustęp 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest zbyt ogólny, aby mógł mieć zastosowanie do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.
nie kryję tutaj słów zaskoczenia, zdumienia graniczącego z oburzeniem, skoro mamy już tyle wypowiedzi, a nawet odnoszących się bezpośrednio do takich kwestii jak wstęp na galerię parlamentu. No, piję tutaj do sprawy Selmani i inni przeciwko byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Sprawa z 9 lutego 2017 roku, która przecież no, dotyczy analogicznych problemów, z którymi zetknęliśmy się jesienią 2016 roku. I tutaj jeżeli widzę jeszcze cień szansy na tym, aby operować Europejską Konwencją Praw Człowieka. Natomiast nie zmienia to jednak, i tu zmierzam już do odpowiedzi głównej na twoje pytanie, nie zmieniam jednak zdania, że ustawa o dostępie do informacji publicznej wyczerpała całkowicie swoje możliwości, że próby namówienia sądów administracyjnych, sądownictwa administracyjnego na jakąś refleksję konstytucyjną bądź konwencyjną są już skazane na niepowodzenie, zwłaszcza, że dochodzą nas echa o tym, iż te sądy niedługo też zetkną się no, z dużym problemem związanym z niezależnością i niezawisłością. Więc ja myślę, że stoimy na takim, w takim bardzo krytycznym miejscu i rozwiązanie tego problemu, stety czy niestety, będzie zależało w dużej mierze od czynnika politycznego. To znaczy, że teraz musimy jako społeczeństwo wyraźnie wyartykułować tą potrzebę, że stoimy na pewnym takim cywilizacyjnym rozdrożu. Albo będziemy mieli efektywne, uczciwe prawo o dostępie do informacji, które jednocześnie będzie zaspokajało naszą obywatelską wiedzę o tym, co nasze, lokalne czy ogólnopolskie, ale także to, co być może nadające się do wykorzystania komercyjnego w cyfrowej gospodarce, albo idziemy w stronę klientelizmu, korupcji, przykrytego marketingiem narracyjnym. Proszę zwrócić uwagę i to tego nigdy dość. Te państwa, które zdecydowały się na efektywne ustawy o dostępie do informacji, one odniosły rzeczywiście duży sukces cywilizacyjny i gospodarczy. One nie wstydzą, one się nie boją tego, że obywatel znajdzie jakiś problem. Przeciwnie, nawet jeżeli go pokazują, to potem mierzą się z tym problemem. Co zrobiły? I jak mogą to naprawić, jak mogą to poprawić. Mam wrażenie, że my jako Polska, bo to państwo, to my, to nie jest też mimo tych wszystkich uzasadnionych zarzutów na temat tego, jak ono działa, jak radzi sobie z pandemią, jak ma niewydajny system administracji publicznej, opieki zdrowotnej czy sądownictwa w Polsce 2020 roku, to jednak jest nasze państwo i prawo do informacji jest niestety, też o tym nie możemy zapominać, takim konstytucyjnym prawem, poprzez które państwo spogląda na siebie w lustrze. I mam wrażenie, że my jako państwo i ci nasi urzędnicy, obywatele, tak, bo to też są nasi bliźni, sąsiedzi i tak dalej, często nie chcą przejrzeć się w lustrze i powiedzieć sobie, kurczę, to można było zrobić lepiej. Z tym trzeba było się zmierzyć. Tego człowieka niestety należało pożegnać z tego urzędu, tak? Czekaj, przystojność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ja jakby pamiętam rozprawę, na której byłem, w sprawie, w której powołaliśmy artykuł 10, no i usłyszałem taki głos, no to trochę nie za wcześnie powoływać Europejską Konwencję Praw Człowieka, bo mamy tutaj te przepisy naszej polskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej. No ja mam do pytania o to, że te sądy administracyjne w Polsce są po to, żeby, ja tak uważam trochę, chronić moje prawa w kontaktach z administracją. I my, ja powiem my, bo też rozmawiamy o tym w sieci obywatelskiej Wolność Polska, w ogóle nie czujemy, że nasze prawo do informacji jest w jakikolwiek sposób chronione w sądach. Również z taką obawą, że każde pójście do sądu administracyjnego to jest ogromne ryzyko, że wytworzymy jakąś kolejną linię orzeczniczą właśnie tak, w tym kontekście, w którym ty mówisz, dokumentu wewnętrznego, roboczego. To ja
zapytam o to sądownictwo administracyjne. I to nie chodzi mi o personalne rzeczy, tylko o to, co się dzieje, że sądy nie stoją właśnie po stronie, tak jak mówisz, powiedziałbym nas jako państwa, czyli moim, bo ja w moich podatkach to funkcjonuje państwo i chciałbym wiedzieć, co ono robi. To co, dlaczego ja tego nie dostaję w tym sądownictwie administracyjnym z twojego punktu widzenia? Moja ocena ma charakter czysto subiektywny z tego prozaicznego powodu, że nie mam okna do umysłu i duszy ludzkiej. Więc nie wiem, co tkwi w głowach sędziów sądów administracyjnych. Natomiast wydaje mi się, podkreślam, że wydaje mi się, bo to jest obszar, którego chyba już niekoniecznie powinien dotykać prawnik, nauczyciel akademicki, ale być może psycholog, socjolog, być może ktoś, kto spogląda na kulturę i rozwój społeczeństwa polskiego w dalszej perspektywie. I ja zaryzykuję stwierdzeniem, że ten zacny urząd, czy sprawowanie tego urzędu sędziego, czy właściwie zakonny charakter wręcz tego urzędu, bardzo alienuje sędziów sądów administracyjnych od tego, z czym mierzą się zwykli, że tak powiem, obywatele. Tak? I tutaj to jest jedyny taki problem. To nie widzi, mam wrażenie, że sądy administracyjne nie widzą człowieka i problemu, jaki stoi za tymi sprawami z dostępu do informacji publicznej. Na ich obronę można powiedzieć tylko jedno. Dlaczego nie mogą zobaczyć? Dlatego, że to nie są sądy, które prowadzą jakieś złożone ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Ta sprawa wyczerpuje się tylko i wyłącznie w kartce papieru, we wniosku o dostęp do informacji publicznej i coraz częściej w równie króciutkiej karteczce na odesłanej przez urząd, że to nie jest informacja publiczna. Tylko dlaczego tak się dzieje? Ponieważ sądy administracyjne nie są sądami faktu. One rozstrzygają sprawy i bardzo mało Polaków zdaje sobie tego sprawę w oparciu o dokumenty, o akta sprawy. Papier i tylko i wyłącznie papier opowiada naszą historię. Tam nie będzie świadków, tam nie będzie biegłych, tam nie będzie zdjęć, obrazów, nagrań z monitoringu. To nie przestrzeń sądownictwa administracyjnego, które no, funkcjonuje też teraz bardziej niejawnie, to trzeba też głośno powiedzieć pod koniec 2020 roku, ponieważ teraz pojawiły się kontrowersje z kierowaniem tych spraw z dostępu do informacji publicznej na posiedzenia niejawne na podstawie zarządzenia prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i nie wydaje mi się, aby zarządzenie było tu uprawnionym instrumentem do takiego niejawnego procedowania o jawności. To trochę przewrotne. Ale ta moja próba obrony sądownictwa administracyjnego może zabrzmieć w takiej perspektywie historycznej trochę obłudnie, bo tu należy zadać kolejne pytanie. Dlaczego sądy administracyjne w ogóle podjęły się tego trudu orzekania w sprawach dostępu do informacji publicznej? Ja uważam, że z konstytucyjno-prawnego punktu widzenia one nigdy nie były do tego predysponowane. Pierwotny tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej określał ich właściwość na zasadzie pewnego wyjątku. Nie ma już praktycznie takich, tego młodego pokolenia aktywistów, ludzi, którzy chodzą i walczą o ten dostęp do informacji publicznej, którzy pamiętają, że kiedyś te sprawy rozgrywały się jeszcze w sądach powszechnych, które mogły rzeczywiście zobaczyć cały kontekst i całą tą historię i tego człowieka, który stał za tą sprawą o dostęp do informacji. I moim zdaniem to był jeden z grzechów pierworodnych dostępu do informacji publicznej w Polsce. Źle zaprojektowany, źle ułożony system ochrony prawa do informacji, natomiast i brak takiego, powiedziałbym, pomyślonku ustawodawcy, co zrobić w momencie, kiedy administracja milczy. Ludzie instynktownie wybierali tą skargę na bezczynność do sądów administracyjnych i powiem tak w najprostszy sposób i potem jakoś to poszło. Sądy powiedziały sobie czemu nie, to w takim razie ja to rozpoznam.
ale z punktu widzenia przepisów konstytucji, które ustalają domniemanie właściwości na rzecz sądów powszechnych, lepszym rozwiązaniem było jednak zlokalizowanie tych spraw w sądownictwie powszechnym. Ja powiem jeszcze z jednego powodu. Bardzo szybko sądy administracyjne zaczęły argumentować, czy zajmować się odmową dostępu do informacji publicznej z okoliczności czysto faktycznych. Przecież tam nielogiczna, niekonstytucyjna, miałem na końcu języka słowo koncepcja, ale to zbytnio by nobilitowało tą linię orzeczniczą. Linia orzecznicza operująca tym sformułowaniem dokument wewnętrzny, czyli czymś, czego nie możemy dostać jako obywatele w tym kraju w ocenie sądów administracyjnych. Przecież ta linia orzecznicza opiera się na jednym zasadniczym argumencie. Nie wolno pokazywać ludziom informacji zawartej w dokumencie o procesie, który się nie zakończył. I no to jeżeli administracja twierdzi, że proces się nie zakończył, albo że ta opinia, ekspertyza nie została wzięta pod uwagę i to nie ma w ogóle nawet jej sensu pokazywać Polakowi, bo po co, to jest taki nieznaczący dokument. Jeżeli administracja tak twierdzi, to weryfikowanie tego, czy to jest prawda, czy fałsz, to jest ustalenie w sferze faktycznej, a sądy nie mają instrumentarium, żeby takie ustalenia prowadzić. No, jeżeli urzędnik mówi, że on nie pokaże jakiegoś dokumentu, bo zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym procedowanie jeszcze się nie zakończyło, to jest to tylko i wyłącznie jego słowo przeciwko mojemu. I na poziomie sądu administracyjnego nie sposób tych kwestii zweryfikować. Co więcej, zaskakuje mnie też postawa Ministerstwa Cyfryzacji, nieistniejącego, przepraszam, już ministerstwa, czy właściwie działu informatyzacja, które oparło na analogicznej konstrukcji no, takie bardzo ważne cywilizacyjne rozwiązanie, jakim jest dostęp do danych, do ponownego wykorzystywania tak zwanych informacji sektora publicznego, które też się nakładają znaczeniowo na informację publiczną. Dla programistów, dla danologów, dla ludzi, którzy opracowują modele matematyczne dotyczące chociażby rozprzestrzeniania się SARS-CoV-19. Przecież dostęp do tych informacji ma cywilizacyjne znaczenie. Tu powiedziałbym, tu stawką, już widzimy gołym okiem, że tu stawką w takim modelowaniu matematycznym jest ochrona życia ludzkiego. I jeżeli administracja publiczna mówi, że ona nie ma takich danych albo nie może ich przystosować do potrzeb wnioskodawców, to po raz kolejny jak ja mam odpowiedzieć na takie stanowisko na poziomie sądu administracyjnego? Nie mogę powołać tam biegłego z zakresu informatyki w tym postępowaniu dotyczącym dostępu do informacji, który by pokazał, że administracja tutaj podchodzi do tego w sposób bardzo wygodnicki. I zresztą ten sam problem widzę gołym okiem w przypadku odmowy dostępu do informacji publicznej z powołaniem się na szczególnie istotny interes publiczny. I mi się wydaje, że to będzie bardzo okrutna puenta do twojego pytania. Mianowicie mam zaszczyt reprezentować sędziów sądów powszechnych, którzy żywo interesują się poczynieniami rządu, jeżeli chodzi o reformy, czy jak mówią niektórzy otwarcie, deformy polskiego wymiaru sprawiedliwości i chcą prowadzić, jak przystało na sędziów, ten dyskurs w oparciu o fakty. Czyli chcą wiedzieć, ilu sędziów przyszło, zgłosiło się do pełnienia tego urzędu, ile odeszło w ostatnich latach. Chcą wiedzieć, czy rzecznik dyscyplinarny i prokuratura zwracała się z pytaniami na mglistych podstawach prawnych o tego czy innego sędziego. To wszystko są informacje o sprawach publicznych. To są informacje o działalności organów władzy publicznej i funkcjonariuszy, jakimi są sędziowie. I co odpowiadają prezesi sądów na takie wnioski? Że to jest informacja przetworzona. I oni piszą, że nie udostępnią, nie będą szukać tych dokumentów, bo to
jest niemożliwe z powodu braków kadrowych. Jak ja mam to zweryfikować, ile tych kadr jest, jaki oni mają system teleinformatyczny? Powiedziałbym, w procesie przeciwko władzy, która mówi nie, w sądzie administracyjnym w dużej mierze jestem bezbronny. Nie mogę się wesprzeć świadkami. Nie mogę, tak jak wspomniałem, skorzystać z wiedzy specjalistycznej. Więc powiedziałbym, paradoks polega na tym, że ta koncepcja dokumentu wewnętrznego i ten efekt przedpola stworzony w sądach administracyjnych obrócił się już około 4 lat temu, wtedy możemy pokazać pierwsze sprawy, przeciwko samym sędziom, którzy chcieli prowadzić merytoryczną debatę na temat stanem sądownictwa i należytą ochroną prawną sędziów. Natomiast to należy z całą mocą jeszcze dopowiedzieć do tego o wszystkiego, o czym powiedziałem w ramach tego wątku, że ten system, w którym odgrywamy taki rytuał dokumentowy, ja żądam tego, władza mówi, że się nie da, bo jest tak, ale czy tak jest w rzeczywistości, sprawdzić tego nie możemy. Ta gra pozorów w gruncie rzeczy pokazuje brak efektywnej sądowej weryfikacji sporów o dostęp do informacji. Po raz kolejny zapominamy, że to również jest wymogiem konwencyjnym. To jest też pewnym standardem rekomendowanym przez Radę Europy od 18 już lat i powtórzonym w konwencji z Tromso w sprawie dostępu do dokumentów urzędowych. Więc ja powiedziałbym tak, no, na stole leży wybór cywilizacyjny. Albo znajdzie się opcja polityczna i ruch obywatelski, który napisze efektywne nową ustawę o dostępie do informacji, może nawet bez tego do określenia publicznej, bo to mocno wprowadza w błąd, taką, która będzie zgodna z Europejską Konwencją Praw Człowieka i należy wtedy powiedzieć już wszystkim opcjom politycznym, tym parlamentarnym i pozaparlamentarnym sprawdzam. Jeżeli rzeczywiście chcesz nowej takiej Polski, która podnosi poprzeczkę cywilizacyjną i zapewnia lepszą jakość administrowania i obywatelom, i organizacjom pozarządowym, i przedsiębiorcom, to skorzystaj z tego. Pokaż, że potrafisz. Ja mam dokładnie myślenie. Ale cały czas mam ten historyczny rys trochę i o to też dopytam, bo przypomnę, że mieliśmy wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z konstytucją całej ustawy o dostępie do informacji publicznej, tak przerysowuję. Mamy uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej o zaskarżeniu wybranych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Partie polityczne, które są niechętne jawności. Do tego nałożymy też trochę to, co widać w publikacjach naukowych dotyczących dostępu do informacji publicznej w części, która potwierdza to, te różne koncepcje. I mamy administrację, która w tym otoczeniu też nie zawsze chce działać jawnie. Czy czujesz, że jest, czy widzisz, czy dostrzegasz, że jest jednak środowisko poza, powiedzmy, organizacjami społecznymi i mieszkańcami, którzy chcą jawności, chętne do tego, żeby wprowadzić nowe, efektywne przepisy, jak powiedziałeś, dotyczące prawa do informacji? Niespecjalnie. Przyznaję, że żeby to miało ręce i nogi, to należałoby chyba powiedzieć to sprawdzam i postawić przed różne ugrupowania polityczne i instytucje publiczne przez faktem dokonanym. Czyli trzeba by było wprowadzić rozwiązanie, które mam wrażenie zostało przećwiczone na Półwyspie Iberyjskim. A przypomnijmy, że Hiszpania no, też podążała trochę podobną ustrojową drogą jak Polska. Ona wychodziła z autorytaryzmu i w latach 80. zaczęła budować taką demokrację. I też odbywała taką długą drogę do prawa do informacji, mimo że powiedziałbym ma słabiej zaczepione to prawo do informacji na poziomie swojej konstytucji.
my mamy z jakiegoś powodu bardzo silnie i kazuistycznie i widzimy, że zaciekle to prawo, praktyka administrowania w Polsce zwalcza. I skoro w 2001 roku nie szczędzono głosów krytyki tej ustawie i mówiono, że trzeba ją poprawić, no to ja proponuję całkowitą derogację tej ustawy i napisanie nowoczesnego prawa o dostępie do informacji zgodnie z regułami prawidłowej legislacji i położenia jej po prostu na stole. I pytanie, dobra, to kto w takim razie to wprowadzi na ścieżkę legislacyjną? Kto to uchwali? Kto będzie kto odpowiada na te właśnie obywatelskie potrzeby? I wydaje mi się, że jeżeli my sami nie zrobimy tego oddolnie, to niestety w aktualnych uwarunkowaniach tego nie zrobi nikt. To, że środowisko akademickie, to, że samorządy zawodowe, prawnicze potrafią wojować z prawem do informacji, to też moim zdaniem powinno być analizowane bardziej przez socjologów niż przez prawników. Bo ja uważam, że to jest jednak symboliczne i to jest pewne pokoleniowe pęknięcie w tych środowiskach. Ja widzę jednak taką prawidłowość i broń Boże nie chcę tutaj mówić językiem władzy, z którą absolutnie się nie identyfikuję, że jeżeli ktoś został ukształtowany jednak w tym przeddemokratycznym ustroju, to mimo wszystko jest w pewien sposób obciążony taką mentalnie, taką ukrytą kulturą, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało to źle, ale najbardziej mi to przypomina taką społeczną drabinkę feudalną. To znaczy, że kiedy osiągnąłem pewien szczebel rozwoju zawodowego, to zdobywam monopol na wszechwiedzę. I te wszelkie takie antyjawnościowe wypowiedzi padające w orzeczeniach sądów administracyjnych, czy nawet incydentalnie w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, mam wrażenie, są elementem takiego protekcjonalnego traktowania tego obywatela, który wiedzieć nic nie powinien. Wreszcie musimy też mieć świadomość tego, że Polska jest państwem w drodze, które się pogubiło. I ja przyjmuję taki argument, że w niedofinansowanym kształceniu prawniczym, w niedofinansowanych chronicznie kadrach sądowych, myślę tu zwłaszcza o urzędnikach wspierających tą służbę sędziowską, o których się nie mówi, są pewne deficyty. Są ludzie, którzy nie mają wiedzy, nie mają dostępu do szkoleń, do wykształcenia, do optymalnych warunków pracy, więc uprawiamy trochę taką społeczną grę pozorów. I prawo do informacji drażni, bo obnaża naszą miałkość, to słynne państwo z dykty z papieru. I nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt okrutnie, bo skończy się na tym, że to nagranie będzie pokazywane tylko w jakimś głębokim internecie, ale ja naprawdę zaczynałem myśleć o tym, że nasza ustawa o dostępie do informacji publicznej jest takim trochę nieudanym dzieckiem transformacji, że bardziej budowaniem wrażenia niż tworzeniem realnego instrumentu kontroli społecznej. I skoro to jest taka dziwna kość, która krzywo się zrosła, to będziemy chyba musieli ją złamać. I to zaboli. Stworzenie tego nowego prawa, zwiększenie dostępu do informacji, który pokaże rzeczy o tym, jak funkcjonuje nasze państwo, których nie do końca chcemy zobaczyć. Ale ja uważam, że wychodziliśmy mocniejsi nie z takich rzeczy, żeby aż tak bardzo się tego bać. Więc ja wierzę w młodsze pokolenie, w to nowocześniejsze, które odrzuca tą hipokryzję i budowanie dobrego wrażenia na rzecz ludzi, którzy oczekują państwa, które po prostu tylko i aż działa. I działa w oparciu o uczciwe reguły gry dostępu do informacji.
Mam jedno pytanie jeszcze o te negatywne skutki, a później zapytam krótko o taką myśl, którą mam, ale już pozytywną. Bo mówimy o tych zmianach, ja też to czuję, generalnie dopisuję się do twojej myśli, musimy napisać od nowa wszystko. Ale jak prowadzić debatę, jeżeli już jest, jeżeli o nowej ustawie, jeżeli na przykład są te koncepcje, już odejdę od dokumentu wewnętrznego, o nadużywaniu prawa do informacji. Jak my powinniśmy się przygotować albo zmierzyć się z tym, że jeżeli położymy coś na stół, to powiedzmy, no dobra, to trzeba jeszcze pisać nadużywanie, dokument wewnętrzny, roboczy, techniczny. I znowu się pojawia taka, że musimy walczyć z tym, co powstało w orzecznictwie, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, czy w ogóle w doktrynie, bym powiedział. I jak myśleć o tym? Nie, absolutnie, dlatego mówię, więc do tego trzeba być przygotowanym i do tego ja mogę złożyć swoją taką cywilną, obywatelską obietnicę, że jeżeli taka debata powstanie, ja jestem w stanie dawać wkład i to, co udało mi się zbadać, ustalić w ramach też studiów prawno-porównawczych na temat ochrony procesu decyzyjnego. I absolutnie należy się, nie wolno napisać przepisu. W zgodzie z konstytucją nie da się wręcz napisać takiego przepisu, który mówi, że pojawi się przepis o ograniczeniu w dostępie do informacji publicznej, że nie udostępnia się dokumentu wewnętrznego. No nie. Ja zwracam uwagę, że jednym z podstawowych takich kłamstw na temat prawa obcego, bo bardzo często lubimy argumentować, że inni przecież tak mają. Przecież to był, jakże te argumenty potrafią być obłudne, pokazują kolejne zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Taka koncepcja pick and choose, wybierz sobie jeden brakujący fragment układanki z obcego obrazka i powiedz, no przecież to jest prawie tak samo, jak chcemy zrobić tutaj. My nie możemy napisać, że nie udostępnia się dokumentów wewnętrznych. My musimy pokazać bardzo precyzyjnie w ustawach, jakie ewentualnie zagrożenia miałyby się wiązać z udostępnieniem takiego dokumentu. I no przecież w obcych porządkach prawnych tych wyjątków wydawać by się mogło, że jest ich znacznie więcej niż u nas, ale one prowadzą do ciekawego paradoksu. Mimo większej liczby ograniczeń w prawie do informacji, ale szczegółowych, bardzo precyzyjnych, ta jawność i ten dostęp do informacji jest łatwiejszy. Więc w pierwszej kolejności ja bym polecał w takiej, jeżeli taka debata się pojawi, to oczekiwać również wysokiego standardu od pomysłodawców. Czyli jeżeli twierdzisz, że ma nie być dostępu do dokumentów wewnętrznych, to powiedz dlaczego. Z jaką kategorią chronionego interesu publicznego łączy się to na poziomie artykułu 61 ust. 3? Że nie wolno powiedzieć w zgodzie z konstytucją, że nie udostępnia się określonej informacji od tak, nie bo nie. Tak nie wolno. Trzeba pokazać, jaki konstytucyjny stan zagrożenia zostaje wywołany przez udostępnienie tego typu informacji. Kiedy ja zmuszam swoich interlokutorów, żeby mi pokazali, dlaczego oni nie chcieliby udostępnić danej informacji, to rozkładanie tej ich argumentacji na czynniki pierwsze bardzo często prowadzi do pustki, do braku argumentów. Ono wyczerpuje się bardzo często w takiej emocjonalnej niechęci, tylko wobec tego faktu, że ktoś przygląda się mojej pracy. Ale jeżeli ty czujesz niechęć, jeżeli ja miałbym na przykład jako profesor Uniwersytetu Wrocławskiego czuć niechęć, że wobec tego, że ktoś sprawdza, czy odbywam regularnie dyżury, wykłady, ćwiczenia i tak dalej, i mentalnie traktuję tą przestrzeń jako moją prywatną, a nie publiczną, finansowaną z pieniędzy podatnika, to chyba ja się nie nadaję do tej pracy, jeżeli wchodzę w taki sposób rozumowania. Ja mam też takie dziwne wrażenie, że ci, którzy argumentują w ten sposób i mają taką obsesyjną potrzebę wyłączenia całej sfery i nazwania ją mityczną sferą wewnętrzną, mają pewien taki problem natury, bym powiedział, takiej socjalno-ekonomicznej. Przywykli do traktowania sektora finansów publicznych jako wygodnej takiej sfery,
która się po prostu należy. Nie postrzegamy tego w kategoriach pewnej służby społeczeństwu i swoim bliźnim, swoim studentom, sąsiadom i nie wolno w takim układzie rzeczy przykrywać tych moich partykularnych jakichś problemów ze stosunkiem do świata górnolotnym słownictwem o linii orzeczniczej albo dokumentach. Nie, jeżeli my chcemy nowoczesnego państwa, które działa na prawie, to ja oczekuję, że każdy, kto będzie proponował takie koncepcje, pokaże, z jakim konkretnie interesem publicznym konstytucyjnym się to wiąże. I przeprowadzi stres test. Czyli bym powiedział taką symulację, niech pokaże, jak to prawo miałoby zadziałać w praktyce. I dobre prawo zaczyna się od stawiania, powiedziałbym, też wysokich standardów pomysłodawcom i legislatorom. Więc mam wrażenie, że będziemy w stanie tutaj nawiązać ze zwolennikami czy przeciwnikami przede wszystkim jawności. Pewną taką merytoryczną debatę, jak takie klauzule miałoby wyglądać. To jeszcze ja wspomniałem o nadużywaniu prawa do informacji. Czy taka koncepcja jest w ogóle upoważniona? Czy ona jest upoważniona na gruncie obowiązującego stanu prawnego? Nie, ja uważam, że ona jest efektem pewnego testowania stałego przeciągania granic, systematycznego odchodzenia od tekstu konstytucji i ustawy i może zakończyć się dokładnie tym, czym skończył się dokument wewnętrzny dla sędziów. Ja przypomnę sprawę Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która moim zdaniem powinna być powtarzana bardzo często i ilustrować zjawisko hodowania takich potworków prawniczych, które w końcu uciekają z klatki i zaczynają niszczyć demokrację. To jest sprawa anonimu, który wpłynął do pewnego posła, który jak się okazuje być jednocześnie ministrem sprawiedliwości, a koniec końców prokuratorem generalnym. Pije tutaj do sprawy, słynnej już sprawy sędzi Koski Janusz, której minister sprawiedliwości cofnął delegację. Ja pamiętam wniosek sieci o to, aby udostępnić te dokumenty rzekomo oburzonych obywateli, które na podstawie których podjęto tą decyzję o cofnięciu delegacji, okraszając ją takim śmiałym i bezprawnym komunikatem na stronie urzędowej ministerstwa, iż delegowana sędzia nie miała wystarczających kompetencji do pełnienia tego urzędu. Wiemy, jak się skończyła ta sprawa. Ona skończyła się przegraną Skarbu Państwa i tutaj mamy naruszenie dóbr osobistych sędziego. Natomiast mnie zaintrygował odprysk tej sprawy, słusznie wygenerowany przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, czyli pokaż władzą, na podstawie czego ty uruchomiłaś te swoje kompetencje władcze. I tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości przecież użyło tego prawniczego czy sądowego potworka, jakim jest dokument wewnętrzny, co zresztą zostało podchwycone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, oddalającego tutaj skargę sieci na odmowę dostępu do tego dokumentu. I tutaj należy powtórzyć, dzisiaj w Polsce mamy nadal sędziów domagających się dostępu do informacji, natomiast stykają się z dokładnie tą paradoksalną sytuacją, gdzie produkt orzecznictwa sądowo-administracyjnego, bo nie ustawodawcy. Ustawodawca nie planował takiej konstrukcji prawnej. Trafia ich rykoszetem, czyli władza sądownicza sama zrobiła sobie dzisiaj tą niedemokratyczną krzywdę, dając władzy wykonawczej tak wspaniały argument.
Tylko jak doszło do dokumentu wewnętrznego? Ten proces trwał kilka lat. On polegał na stopniowym przeciąganiu liny. Że taki proces się odbywa, wiedziało generalnie relatywnie niewielkie grono ekspertów z NGO-sów i prawników, którzy zajmowali się tym tematem. I podobny proces odbywa się w przypadku tak zwanego nadużywania prawa do informacji. To twierdzenie nie ma jakiegokolwiek pokrycia i ono służy przede wszystkim testowaniu, powiedziałbym, pewnej takiej odporności doktryny, społeczeństwa i takich hermetycznych grup, które zajmują się tym poziomem legislacji, jakim jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Więc to mitologizowane nadużywanie prawa do informacji przechodzi podobny proces w orzecznictwie jak dokument wewnętrzny, to znaczy bada się, bada stosownie i w końcu pojawi się jakaś uchwała NSA, nie daj Boże jeszcze wyrok Trybunału Konstytucyjnego, gdzie półgębkiem ktoś w uzasadnieniu wypowie się, że Trybunał dostrzega czy widzi taką koncepcję, a sądownictwo administracyjne ochoczo podchwyci to jako legitymizację tego rozwiązania. Więc ja zwracam uwagę, że to wymaga również od mojej grupy zawodowej takiego bardzo stanowczego powiedzenia czy oczekiwania od sądów. Proszę bardzo, pokaż, uzasadnij wnioskowanie, które doprowadziło cię do postawienia tezy o tym nadużywaniu dokumentu wewnętrznego. Takich wymogów nie stawiano sądownictwu administracyjnego przy okazji dokumentu wewnętrznego, więc proszę mi pokazać, apeluję do każdego sędziego sprawozdawcy, który będzie przygotowywał projekt uzasadnienia poświęconego rzekomemu nadużywaniu prawa do informacji. Pokaż mi w zgodzie z konstytucją, z koncepcją publicznych praw podmiotowych, jakim cudem w ustawie o dostępie do informacji publicznej znalazła się taka konstrukcja prawna, ponieważ ustawodawca nigdy jej tam nie umieścił. Jeżeli nie będziemy tego mówić głośno, to przeciąganie, powiedziałbym powoli, przesuwanie granicy, rzeczywiście doprowadzi do tego, że my zapomnimy już o tym, że było to czystym wymysłem, powiedziałbym, wziętym z powietrza. A to niestety jest przywarą prawa do informacji w systemach parlamentarno-gabinetowych, bo pomijając niską kulturę polityczną, zwróćmy uwagę na to, że prawo do informacji publicznej jest zawsze bardzo kłopotliwe w takim systemie rządów, gdzie większość sejmowa nie ma motywacji do tego, aby patrzeć władzy wykonawczej na ręce. My nie powinniśmy tutaj pokładać zbytniej nadziei w jakiejkolwiek większości sejmowej, bo w momencie, w którym ona wyłania inwestyturą parlamentarną swój rząd, to traci ochotę na to, żeby wydobywać dokumenty, żeby kontrolować, żeby rozliczać z działalności. Wtedy ten obowiązek obywatelski, troski o dobro wspólne, nasz konstytucyjny obowiązek przechodzi na nas. I ja bym oczekiwał, że miałkość albo milczenie większości parlamentarnej nad niskim poziomem dostępu do informacji ma być równoważona przez większą skrupulatność sądów, które dają tu pewną przeciwwagę ustrojową, systemową. I Polska pod tym względem jest drugą Irlandią. Ale to nie jest w tym momencie jakikolwiek komplement, bo rzeczywiście w Irlandii również specjaliści obserwowali takie zjawisko, gdzie w systemie parlamentarno-gabinetowych większość traci ochotę do tego, żeby wyłaniając swój rząd jednocześnie naostrzyć to prawo do informacji i wymierzyć w stronę egzekutywy, mówiąc, no uważaj, ja patrzę na ciebie. Mamy tutaj instrumenty. Nie, takiej motywacji nie ma, ale z drugiej strony istotne jest to, żeby w takim układzie rzeczy, widząc to milczenie, no sądy to jakoś równoważyły. A w Polsce stała się sytuacja zaskakująca.
to sądy zaczęły administracyjne, nie powszechne, tylko administracyjne, zaczęły tworzyć pozatekstowe, pozaustawowe ograniczenie w dostępie do informacji publicznej, przy czym ten proces wyglądał następująco. Wprowadzano, rzucono jakąś kontrowersyjną tezę mówiącą, nie należy się dostęp do informacji publicznej i wyczekiwano reakcji. Obywatele być może, czy pojedyncze osoby były oburzone, większość nie wiedziała, co się stało, ale większość sejmowa milczała. Więc zaproponowano dalej dokument wewnętrzny, co zrobiła większość parlamentarna, milczała, nie reagowała. Więc przesuwano to coraz dalej, aż do sławetnego pytania prawnego w sprawie P25/12, w którym notabene no, Trybunał chyba krytycznie odniósł się jednak do tego pytania prawnego, bo zwróćmy uwagę, że przecież ten wyrok jest obojętny, podkreślam, prawnie. On wskazuje na to, że sąd skonstruował wadliwie pytanie prawne w dążeniu do ograniczenia do informacji, natomiast druzgocącym są te zdania odrębne, które wskazują na to, iż sąd administracyjny w pierwszej kolejności dążył poprzez pytanie prawne nie do poszerzania wolności i praw człowieka i obywatela, lecz do ich zawężenia. To jest sędziego Zuba, mi się wydaje. Tak, według mojej najlepszej pamięci również. I to moim zdaniem powinno również znaczyć pewien moment i nawiązuje do twoich wcześniejszych pytań, że paradoksalnie w Polsce doszło do zjawiska, w którym sądownictwo przesuwało powoli granice tej niejawności, czy wręcz kultury tajności, na sferę, która powinna być w zgodzie z konstytucją od takich ograniczeń wolna. Zresztą nawet w literaturze, w piśmiennictwie tym pochodzącym z Wrocławia ukuto takie sformułowanie, że istnieją dwie ustawy. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ta ogłoszona w Dzienniku Ustaw i ustawa sądowa. No, to nie wzięło się z niczego. To te 23 artykuły merytoryczne tekstu pierwotnego zostały obudowane tak dalece odbiegającymi wnioskowaniami i tezami od pierwotnego tekstu, że rzeczywiście ta ustawa ma swoją mroczną siostrę bliźniaczkę, ale funkcjonującą tylko i wyłącznie w świecie orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Ostatnie pytanie dotyczące ustawy. Czy to nie jest jednak te całe rzecznicza, że polska jawność się udała, że to jest, że my jako społeczeństwo, dziennikarze korzystamy z tego, domagamy się, czy przegrywamy, czy nie ma to znaczenia, a to jest odpowiedź na to, że chcemy być podmiotem w tym społeczeństwie. W tym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że to jest duże zwycięstwo i ja myślę, że czasami moja frustracja wynika z tego, iż ja chciałbym, żeby ten proces przebiegał szybciej, żeby temu nie towarzyszyło takie rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniem i zrozumieniem cywilizacyjnej wagi jawności i dostępu do informacji, a tą niechęcią sądownictwa administracyjnego. I ja uważam, że myśmy kulturowo może niekoniecznie byli przygotowani na dostęp do informacji. To zaskakujące, ja ciągle wspominam taką wydarzenie sprzed bodajże dekady już, kiedy jedna z seminarzystek w katedrze na naszym wydziale chciała napisać wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącym bodajże ułaskawień prezydenckich i kiedy zapytaliśmy, czy już wysłała ten wniosek, to zapytała, czy aby nie będę mieć z tego powodu kłopotów. To pokazuje, że to prawo do informacji na poziomie konstytucyjnym wyprzedziło trochę nas mentalnie, że myśmy też nie mieli śmiałości pytać w sposób twardy, acz taktowny,
że o to, co się rzeczywiście dzieje w instytucji publicznej. I że zaczynało, że to jest dobre, że to wchodzi do takiego normalnego funkcjonowania. I chciałbym, żeby nadążyła za tą potrzebą regulacja ustawowa. Taka, która nie będzie sankcjonować tego orzecznictwa, tylko będzie wyciągać z niego wnioski i tworzyć takie konstrukcje adekwatne, a nie, tak jak powiedziałem, pewne gry pozorów. Ponieważ te wszystkie rzeczy, które ja słyszę o dokumencie wewnętrznym, o nadużywaniu, o jakiejś sferze wewnętrznej, no, przywodzą mi na myśl taki poprzedni system, od którego ponoć wszyscy politycy chcą uciec i z którym ciągle toczą walkę. Przecież to naprawdę jest dla Polski duże przejście takie cywilizacyjne, bo ja ciągle tak mam w pamięci orzecznictwo Sądu Najwyższego i mam tutaj na myśli wyrok pamiętający 1951 rok, w którym sąd utrzymał skazanie za przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej z takiego dekretu Rady Ministrów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, a to przestępstwo miało polegać na tym, że urzędnik ujawnił druk sejmowy, który już został wręczony posłom do procedowania. Więc nigdy nie możemy zapominać tego, że to państwo wychodzi z takiego innego bytu, w którym za to, co dzisiaj wisi na stronie Sejmu, za ujawnienie czegoś takiego można było pójść do więzienia. Z obsesyjnego kultu tajności odbywamy drogę w kierunku jawności i powoli uczymy się, że tego nie należy się bać i każda kolejna osoba, która składa ten wniosek do udostępnienia informacji publicznej, każdy kolejny dziennikarz, który widzi w tym realną możliwość weryfikacji twierdzeń władzy i mówienie sprawdzań, to jest nasz sukces. Natomiast ten sukces moim zdaniem zwieńczy dzieło, kiedy dojrzymy do tego, aby, że tak powiem, zadekretować tą potrzebę ludzi prawem dla nich. Nie prawem o ich pseudo nadużywaniu, o ograniczeniach w dostępie do jakichś mitycznych dokumentów wewnętrznych, lecz tym, co po prostu pozwoli im efektywnie funkcjonować jako obywatelom i przedsiębiorcom. Bardzo Ci dziękuję za tę kartę poświęconą na rozmowie o prawie do informacji. Mam nadzieję, że nasze kolejne debaty czy rozmowy będą już w tym kontekście, w którym wspomniałeś, tworzenia nowego prawa. I tego nam chyba życzę z końcem roku, abyśmy, tak jak powiedziałeś, dla dobra państwa i tego jakby dylematu, w którą stronę chcemy realizacyjnie, wzięli odpowiedzialność, ja bym chciał, żeby jako sieć obywatelska, żebyśmy wzięli też odpowiedzialność za to i zmierzyli się z problemem rzeczywiście chyba nowych przepisów i, tak jak powiedziałeś, złamania tej nogi. Też inspirujące te twoje niektóre uwagi, które dzisiaj powiedziałeś, biorę do siebie i do więcej, mam nadzieję, do dzieci i nasi członkowie i członkinie. I pytanie, czy chciałbyś jeszcze coś krótko powiedzieć w ostatnim słowie? Na zakończenie tego wywiadu wzeszło słońce, oświetliło bardzo mocnym promieniem kamerę, więc być może, i to zawsze kiedy świeci słońce, to my w środowisku ludzi zajmujących się dostępem do informacji i też ochroną informacji myślimy o tych anglosaskich sunshine laws, o tym świetle, co
oświetla te mroki, które no czasami kryją rzeczy, których wolelibyśmy nie zobaczyć, więc mam nadzieję, że to jest prognostyk dla nas. I jeżeli mógłbym coś powiedzieć, to do tych ludzi, którzy kończą, szczęśliwie dotrwali do końca tej rozmowy, to zachęcam do tego, żeby skorzystali z prawa do informacji i zainteresowali się państwem, bo inaczej prędzej czy później państwo zainteresuje się nimi. Dziękuję za te słowa. I jeszcze raz dziękuję za rozmowę i zapraszamy do naszych kolejnych nagrań i wywiadów. Dziękuję bardzo chętnie. Do miłego zobaczenia.